Panie prezydencie, to jeszcze dopytałbym o to wystąpienie Władimira Putina, bo tam dużo było miejsca poświęconego Zachodowi. Władimir Putin powiedział, że Zachód przygotowywał się do inwazji na Rosję, że NATO u granic rosyjskich stanowi zagrożenie. Mówił o tym, że były plany wejścia właśnie Zachodu do Donbasu, zajęcia Krymu, że to zagrożenie rosło z każdą chwilą i trzeba było wyprzedzające uderzenie przeprowadzić. Czy Zachód powinien z tych słów, z tego wystąpienia wyciągnąć dla siebie jakieś wnioski, jeżeli chodzi właśnie o politykę Rosji względem NATO, względem Zachodu w najbliższych miesiącach, może latach? No, przede wszystkim trzeba powiedzieć jasno i całej opinii publicznej w świecie, że to, co mówił o Zachodzie Putin, to jest takie dobre angielskie słowo bullshit. No to są, mówiąc najdelikatniej, kłamstwa i bzdury, bo po pierwsze wstąpienie Ukrainy do NATO nie było nawet poważnie rozpatrywane przez NATO. Czyli całe opowieści, że oto już Ukraina będzie przyjmowana do NATO. Dzisiaj to jest, Ukraina jest dużo bliżej NATO niż była przed wybuchem wojny. Kiedy przed wojną, czyli przed 24 lutego, pomyśleć nawet, że Finlandia i Szwecja będą aspirowały do wejścia do NATO, wydawało się jakąś całkowitą mrzonką czy fikcją polityczną. Dzisiaj to jest fakt, który spełni się w ciągu kilku miesięcy. Więc Putin osiąga cele absolutnie odwrotne od zamierzonych, bo jeżeli w doktrynie, to rzeczywiście w doktrynie rosyjskiej było wielokrotnie powiedziane, że oni by wokół Rosji chcieli mieć tak zwaną strefę buforową, czyli strefę bezpieczeństwa, najlepiej państw przyjaznych, takich jak Białoruś powiedzmy, czy Białoruś jest najlepszym przykładem, nie związanych jakimiś sojuszami, szczególnie z NATO. I można byłoby dyskutować tę kwestię, gdyby nie fakt, że on wywołał wojnę, absolutnie nie mając do tego żadnych powodów, i rezultat jest odwrotny. On dzisiaj będzie miał taki kordon natowski wokół siebie, no bo z Finlandią, Szwecją i niewykluczone, że i z Ukrainą, no to będzie rezultat jego działań, to będzie rezultat tej agresywnej, imperialistycznej wojny, którą wywołał. Więc co Zachód powinien robić? Oczywiście przeanalizować to, co on mówi. To, że on nienawidzi Zachodu, NATO, no to nie jest żadna nowość, to wiemy. On tego nie ukrywał. On to pierwszy raz powiedział chyba już w 2008 roku na konferencji w Monachium, konferencji bezpieczeństwa. Widzimy, że jest gotów realizować tę politykę poprzez środki militarne. No, Ukraina jest, wcześniej Gruzja, dzisiaj Ukraina jest tego dowodem. Natomiast bardzo jest ważne, żeby opinie publiczne w świecie no wiedziały właśnie, jakie są fakty, że żadnego zagrożenia ze strony NATO wobec Rosji nie było i wszystko to, co on opowiada o możliwości inwazji, o w związku z tym prewencyjnym ataku, no to jest już tylko na użytek wytłumaczenia tej awantury, którą sam wywołał i której skutki są coraz bardziej dla Rosji opłakane, ale trzeba o tym mówić głośno, tak jak my w tej chwili o tym rozmawiamy, żeby, bo pamiętajmy, Polacy są dosyć impregnowani na argumentację rosyjską, mamy tu już swoje setletnie historyczne doświadczenia, ale zachód Europy czy południe Europy, kraje im dalej od Rosji, tym mniej rozumieją tą sztukę rosyjskiego kłamstwa, tej propagandy, która potrafi czarne nazywać białym i odwrotnie. I to trzeba im bardzo, bardzo mocno, zdecydowanie poprzez i czołowych polityków, i publicystów wyjaśnić. Żadnego zagrożenia dla Rosji płynącego z NATO nie było, poza jednym, że rzeczywiście kraje, które miały prawo wejść do NATO, weszły i to zmniejszyło tą strefę buforową, która marzyła się Rosji. No to jest fakt, ale to się zdarzyło, proszę pana, w 1999 roku, czyli dzięki Bogu już ponad 20 lat temu.